Dociskaj to, kurde, no nie da się jazdy. Klub dla dzieci. Racja Boba, pamiętajcie. Kurde, jak my zamienić się może tu w dziecku? Chcesz zostać dzieckiem. Będziesz musiał robić jedną podjątkę. Co się za to stało? Czemu? Zabić wszystkich dorosłych, podpić cały świat. Zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę i oglądaj filmik do końca. O stary, nowa piosenka TeamWix, co to jest? Czaj, włączam, dobra. O kurde, Leksiu jak buja! Puh, o kurde, tak. O, nie. Leksiu to jest totalny koks, czekaj. Mamo! Piccolo się kończy! O, ale to buja, czekaj, o! Kto, czekaj, co to jest? Co? A, czekaj, ktoś do niej dzwoni, poczekaj. Czekaj, kliknę tutaj, o. Halo, stary? Stary, co ty w ogóle robisz w tym domu? Chłopie, czy ty jesteś w ogóle ubrany, stary? Chłopie, stary, Sylwester, słucham nowej piosenki TeamWix. Nowej piosenki TeamWix, słucham. Stary, na imprezie, rozumiesz? To stary Sylwester, a ty kurde siedzisz, kurde, co ty w ogóle robisz, człowiek, ze sobą? Robię nockę. Nockę w Robloxie, teraz... Roblox Simulator, Firework będę puszczał. Wychodzisz mi teraz w tym momencie, stary, za 5 minut, kurde, dziewczyny będą, wszystkie, chłopie, wszystko. Dobra, jakie będą? Dobra, stary, kurde, ale poczekaj, co moja mama na to powie? Co na to powie moja mama, powiedz? Powiedz twojej mamie, że mamy projekt na... Dobra, stary, gdzie mamy, to jest jakiś klub, gdzie mam jechać, stary? Ulica Dziecięca 13 chyba, tak? 13. Dobra, jakoś się odnajdę, Dziecięca 13, no, tak? No dobra, jak coś to do mnie drygni, to najwyżej podjadę. Dobra, stary, siema! No, nara. Dobra. O kurde, tylko żeby nikt nie zobaczył, a ja... Dobra, jedziemy, kurde, jeszcze będą się ze mnie śpiać, że mam jakiś różowy samochód. A nie mogę, nie da się z tym życiem, naprawdę. Jest taki mały, jest, ja cię wyśmieją mi pewnie dziewczyny. Jeszcze po Piccolo jeżdżę, ja nie mogę. Zaraz się wywalę. Jest ta dziecięca jakaś, zaraz się spóźni na tą imprezę. Ja nie mogę, co? Jaka w ogóle, gdzie to jest jakaś dziecięca? A ty przez to, w ogóle, czemu dziecięca jakiś klub? O co chodzi tutaj? Dobra. Ten grat, kurde, jedzie, ja nie mogę, nie da się po prostu. No to ciskaj to, kurde, no nie da się. Ja zaraz się wywalę, co ta mama mi kupiła? O, czaj, 13, czaj, dobra, numer 13 miał być, czekaj. Czaj, tu jest padą na jakiś klub, czaj, no jest klub dla dzieci. Coś chyba, może to jakiś prank jest, poczekaj. Zadzwonię do Owocka, poczekaj, gdzie tu jest Owocek, czekaj. Halo, stary! Ale czy jakiś zły adres mi podrałeś? Co to chodzi z tym klubem dla dzieci? Stary, ale to jest impreza i on cię kręca. Co ty, stary, jaki adres jest? Pijany już jesteś po ty Piccolo. Nie. Pani, co? Nie rozłącza się, stary, nie! Nie rozłącza się, stary, jaki adres, stary? No, stary, szybko, bo mnie tam wołają, stary, co ty chcesz? No, jaki adres? Dobra, okej, już idę, sorry, stary, nie idź. Silny jesteś, no, cześć. Nie, no, o co chodzi, chyba, że to jest jakieś nie, no, pewnie to jakieś przebieranki dla dzieci, tylko ja się nie jestem wtajemniczony, dobra. Ej, tam, serio, są jakieś dzieci? A słuchajcie, operacja Boba. Operacja Boba, pamiętajcie, jeżeli coś pójdzie nie tak, coś się pójdzie nie tak, to będziemy mieli przerąbane. Może to jest jakaś impreza, trzeba jechać. Co ty robisz? Siema, tu przyjechałem, to jakaś dobra impreza jest, to jedu z jakaś... No, ja 17, słyszałem jakaś przebieranki, to są dzieci, co nie? Bo tu, gdzie jest co mój kumpel? A taki dorosły? Co? Sobie oddać od nas, ty. Co? Co by cię mamy zabić? Nie, no tu wiem, że to jest jakaś impreza, stary Owocek, to mnie, stary, nie udało. Ty nie jesteś ten, gruby, co nie? Tak on się nazywał, co nie? Ej, mam pytanie, czemu wygląda, jakby go życie skrzywdziło? Zobaczymy problem jakiś. Jaki przegryw z ciebie jest, naprawdę. Dobra. Nic, no to stawiam na imprezę, co nie? Odwróć się. No, odwrócam się, poczekaj. Zakaz dorosłych. Jakiś żart, co nie? Dobra, ja wbijam na imprezę, dobra. Czekaj, tu nie ma żadnej imprezy, a po drugie będzie trzeba cię przesukać. Ale co chcecie mi zrobić? Przesukać. Dobra, wiecie co, ja jednak idę, bo... Dobra, wracamy, operacja Bobo, pamiętajcie, idziemy. Musi się dostać do tamtej klubu, kurde, muszę gdzieś pójść na imprezę, bo idę przez jakieś nudziarze, czy coś w ten deseń, ja nie mogę. Kurde, jakby tutaj, kurde, jakby zamienić się może tu w dziecku, nie, no nie da się pewnie, nie da się, to jest niemożliwe, przecież to, nie wiem, medycyna to nie udowodniła nigdy, no. Co? Ktoś do mnie gada? Na drzewie?
Gdzie? Gdzie? Obok, gdzie obok. Jesteś? Co? Kto ty? Ty jesteś z tych, z tych dzieci, tak? Z tych klubu dla dzieci? No nie wiem, wyrzucili mnie chyba 3 lata temu. Kim ty jesteś? Co ty chcesz ode mnie? Nic mi nie zrobisz? Nie. Ja chcę ci tylko pomóc. Ale jak ty chcesz mi pomóc? Co ty chcesz mi zrobić? No bo słyszałem, że chcesz zostać dzieckiem. To? A jak to zrobić? Jak to zrobić? Będziesz musiał tylko wypić jedną potionkę tak zwaną po to, ale nie przedawkuj jej. Pamiętaj, tylko jedna kropla. Ej, nie będę wyglądał jak ty, co nie? Nie będę wyglądał jak ty. No, jeżeli przedawkujesz, to będziesz wyglądać gorzej. Dobra, nie pytamy, daj to, proszę, proszę, bo ja muszę się dostać do klubu. Pamiętaj, jedna kropla na godzinę. Dobra, chwileczkę. O stary, co się dzieje, jaka faza? Wszystko? Wszystko? Wszystko różowe. Nieważne, dobra. Zaraz zebleję. O, co się stało? Jakie to było mocne i... Ej, gdzie jest ten gościu, czaj? Nie, no chyba nie jestem dzieckiem, czaj. Co się ze mną stało? Czemu... Zapomniałem, że różowe gaci sobie się uprałem. Czemu mam różowe włosy? Nie, no za dużo tego wzięło, by mi się nie stało, jak to gościowi, czekaj. Ja ci może w końcu... Czemu mój samochód zanim się biały? Dobra, nie pytam, czaj. Halo, ja tutaj do imprezkę przyszedłem, halo. Ema, ja tu... Odecie, jestem właścicielem tej placówki. Co ty jesteś? Ja tu przyszedłem na imprezkę się pobawić, bo no ja mam tutaj... Co ty masz od tej imprezki? Tutaj mamy teraz przedszkole. Co? To jest napisane, że klub dla dzieci. Dobra, ja nie pytam, ja tu na imprezkę... Jaki klub dla dzieci? Co ty gadasz w ogóle, człowieku? No to najpierw czekaj. Bo będzie musiał cię przeszukać. Co się dzieje? Czemu on bierze... Bo będzie musiał cię najpierw przesłuchać, czy masz rzeczy, co ma każde dziecko, czyli smocek, buteleczkę i misia. Mam, nie, potem, tak. Dobra. A czekaj, to damy ci pytanie, ile to 2 plus 3? Kurczę, sam nie wiem. A myślisz, że to dobrze? Tak, myślę, że to... Dobra, będę wiedzieć. Pani mnie uczyła, dobra, pamiętaj, zawsze taki wynik wychodzi. Dobra, to chyba mocę zwieść. Kurde. A ja cię nie widziałem, niby? Gdzie mnie widziałeś? Co to jest? Co to jest za broń? Nie widzieliście mnie, wiecie? Nigdzie. Czemu ty jeździsz z mnie samochodem? Co ty robisz, gościu? To samochód! Nie wiedziałem z nim, czekaj. Panek! Dobra, to tak. Słuchaj, sprawa wygląda następująco. Gdzie tu się bawimy? Ty się odzywaj. Wy się zajmujcie tym, co trzeba, ja oprowadzę nowego. Ale słuchaj, generalnie to tutaj jest... generalnie tu wszędzie jest sala zabaw, więc to się bawimy cały czas, 24/7. Dobra, co jest nie tak z tym misiem? To wszystko jest tak, dobra, nie pytam. Tak, dobra, jest piękny. Czemu tu robi ten samochód? Ja nie mogę czekać. Mamy bananka, bananek jest dla mój tylko. Tak, jeżeli jest trochę upośledzony też. Poczekaj chwileczkę. A co to jest na górze, bo... Nie, można wejść, o co chodzi? Nie interesuj się! Odejdź! Co to jest za blok? Czemu tu nie można? Nic! Trampolina! Dobra, Co tu pisze? Pokój zebrań... Co? Jak wy piszecie? Ale znaczy tak... Nie wiem, stary, co tu jest, jak pisze paka zebrań chyba. Ale chyba tutaj zawsze siedzimy i tutaj rozmawiamy. A więc patrz, możemy zrobić tak, że ja mogę powiedzieć, całe zebranie mamy! Zebranie, co? Ale o co będzie chodziło z tym zebraniu? I teraz tak. Co mówimy, o co chodzi? Generalnie to operacja Bobo. Co? Jaka operacja Bobo? Słuchajcie, generalnie trzeba omówić jeden z najważniejszych punktów. Dzemka. Co? Ale... Teraz dobranoc. Co? Jak? Dobranoc, ale gdzie? To już koniec spotkania? Ale czy on śpi już? To co chodzi, dobra. Ja nie będę słuchał do pomocy jakiejś. Ej, a ty śpisz? Halo, a ty? Ludzie śpią w miejscu, co chodzi? Nie, dobra, ja pójdę sobie. Pan się, co tu jest napisane? O co chodzi z nimi? Ja nie mogę, dobra, są jakieś... dobra, są jakieś łóżka, ale kurde, oni... Co, jakieś operacja Bobo? O co im chodzi, ludzie? Muszę... Chyba będę udawał, że śpię, bo coś i oni... Dobra, bo tutaj... A ty jesteś ten, Dzemka! Co już tego stało? No to nie Dzemka, wstajemy, ty! Franek, wstawaj! Okej, ospi, dam się nabrać. Co nie robię, Johnny, idą, czekaj! Dobra, słuchajcie, idziemy, chodźcie! Idziemy? Chodźcie! Co, nie robię, co? Ej, przez ścianę przyjadą, o co chodzi? Cześć. Jak oni przez ścianę przejdą? O co chodzi? Czekaj! Jak oni przejść przez tą ścianę? Czekaj, jak oni to jakoś tak... o co chodzi? Czemu to da się przejść ścianę? Czekaj, a da się to... To da się z...
tu są... Dobra, to jest jakieś tajne przejście, o co tutaj chodzi, poczekaj. To jest w ogóle jakaś wentylacja, o co tutaj chodzi, o co jest z tymi dziećmi, ja już nie wiem, ja nigdy nie będę chciał mieć dzieci. Czekajcie, oni o czymś tam gadają. No to słuchajcie, ten nowy nie może się dowiedzieć o operacji Bobo, pamiętacie, operacja Bobo. Co, jaka rozumiecie? Operacja Bobo, co chodzi? Ciocie, przygotowaliście wszystko, przygotowaliście samochody, przygotowaliście broń? Jakie są broń, jakie są broń? Słuchajcie, Beskito, dobrze. Słuchajcie, ale teraz tak. Operacja Bobo, to już pamiętamy. Ale teraz trochę spiący jestem, więc wracamy do góry. Nowy nie może się dowiedzieć, że zniknęliśmy. Idziemy na zamkę. Co? Wracamy. Dobra, schodzę szybko, żeby nie zauważyli, o co tutaj chodzi? Czekaj, idą do góry chyba, czekaj, o co tutaj chodzi? Co? Jaki on miał plan? Zabić wszystkich dorosłych, co? Zrobić fortune. Co chodzi w ogóle? Odbić cały świat, o co chodzi? To nie jest tak jak myślicie. Słuchaj, to nie pozwala za to, co? Pani Małgosia będzie zadowolona z ciebie. Wiecie co, ja może stąd pójdę, wiecie, bo ja mam, mama mnie woła, dobra, po pierwsze ja to jest pytanie, czemu chcecie zabić wszystkich? Teraz pistolet, może ja sobie pójdę stąd? Co się dzieje? Co się mi stało? Słuchajcie, ja wyglądam! To ja nic nie używałem, ja nic nie brałem. Huchni. No nie! Czuję ten zapach, czy ty coś wziął? Od Maciejka potka? Nic nie brałem. Wysos osób nad osostu, bo się z ciebie ta chicha! Ty wiesz co ty zrobiłeś? Zepsułeś mi całego Sylwestra, wiesz co? Człowiek, masz 17 lat, a chcesz się z dzieciakami bawić. Co ty robisz w ogóle? Dobra, weź się. Czekaj, masz ciastko, żebyś nie płakał. No, to idź tam znowu grać w tego robota. Idę grać Firework Simulator, będę się bawił lepiej od ciebie. Dobra, ty! Weź to broń. Ludzie, jak zwykle, zepsuty Sylwester, nawet Firework sobie nie poglądam. No, beznadziejny Sylwester, nawet już znowu się ściem nawet do domu. Czemu twój kolega jest upośledzony? Nie wiem, stary, ja go nie znam. Co ty się człowiek tu stąd? Ty wciąż masz majteczki jakieś. To jest przybłędem jakiś, dobra, dawajcie do mnie. Znowu będę grał w Roblox Simulator Firework. Znowu będę sam musiał sobie puszczać z Robloxa, bo nawet nie są te zwykłe fajerwerki. I takie życie.